Tradycyjnie 28 listopada obchodzimy Święto Kolejarza. W wałbrzyskich obchodach udział wzięli przedstawiciele kolejarzy z różnych spółek, kolejarze emerytowani, pracownicy Straży Ochrony Kolei oraz zaprzyjaźnione poczty sztandarowe. Po mszy udano się na drugi peron dworca miasto, gdzie pod kapliczką świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy, złożono kwiaty i życzenia. Szanowni Państwo, dzisiaj jak co roku spotkaliśmy się na peronie drugim stacji Wałbrzych Główny przy figurze świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, która od wielu lat jest patronką kolejarzy. Spotkaliśmy się ze względu na przypadające 25 listopada Święto Kolejarzy. Branżowe święto, które początkowo obchodzone było we wrześniu, od kilkudziesięciu lat już można powiedzieć obchodzone jest 25 listopada. Wcześniej celebrowana była msza w kościele na Konradowie w intencji kolejarzy przez księdza kapelana, gdzie spotykały się tutaj tradycyjnie środowiska kolejowe. Dzisiaj złożyliśmy również kwiaty pod figurą świętej Katarzyny, oddając niejako hołd patronce, ale też wspominając tych kolejarzy, zarówno pracujących, tych, którzy pracowali, walczyli, tak, którzy odeszli na wieczną służbę, bo też mamy tutaj w sercu i w pamięci wszystkich naszych pracowników, członków rodzin, którzy kiedyś związani byli z koleją, teraz niestety odeszli. Jesteśmy w takim miejscu również historycznym dla kolei, dlatego że z inicjatywy kolejarzy powstała ta pierwsza tutaj na Dolnym Śląsku figura świętej Katarzyny. Była to inicjatywa głównie związana tutaj z pracownikami dawnej lokomotywowni w Wałbrzychu, ale do tego przyłączyli się również kolejarze z innych, jak to się kiedyś mówiło, służb, teraz byśmy powiedzieli, z różnych spółek. No i dzisiaj gościliśmy tutaj oczywiście pracowników, rodziny kolejowe, zarówno z PKP Polskie Linie Kolejowe, jak i z PKP Cargo. Byli tutaj przedstawiciele kolei dolnośląskich, przewozów regionalnych, także taki pełen przekrój. Pomimo takiej niesprzyjającej aury, zdołaliśmy się tak spotkać jak co roku. Ta dzisiejsza aura przedstawia niejako to, z czym kolejarze ciągle się niejako z tym spotykają. Służba na kolei, bo jest to służba, nie taka zwykła praca, odbywa się w każdy dzień, o każdej porze roku, w każdych warunkach pogodowych, czy to śnieg, czy deszcz. Także korzystając tutaj z tego spotkania, zarówno wcześniej, jak i tutaj korzystając z obecności telewizji, chciałbym podziękować wszystkim pracownikom kolei, wszystkim ludziom związanym z koleją za dotychczasową pracę, podziękować emerytom za ich poprzednią, wcześniej dobrze wykonaną pracę, życzyć wszystkiego dobrego, wszelkie pomyślności, życzenia zdrowia oraz sukcesów pracy zawodowej, która jest bardzo odpowiedzialna, od której zależy czasami życie ludzkie, życie i zdrowie pasażerów, ale nie tylko.